Kiedy król Francji, Ludwik XIV, rozbudował swój pałac w Wersalu, możni Europy wpadli w zachwyt, ale i pozazdrościli mu tej oszałamiającej rezydencji. Każdy król, magnat czy arystokrata także zapragnął mieć swój Wersal. W całej Europie XVII i XVIII wieku zaczęły więc powstawać takie pełne przepychu i rozmachu rezydencje. Mamy Wersale północy i południa, Wersale wschodu i zachodu, Wersale Anglii, Hiszpanii i Niemiec. A czy mamy polski Wersal? W tym odcinku odwiedzimy kilka spośród najpiękniejszych pałaców w Polsce, aby się o tym przekonać. Zapraszam Was na niezwykłą podróż po architekturze i historii. Zostańcie z nami. Nasza podróż zabierze nas w najróżniejsze zakątki Polski. Odwiedzimy duże miasta i małe miejscowości. Zachwyci nas architektura, ale i jesienna przyroda. Będziemy szukali polskiego Wersalu, ale żeby go znaleźć, musimy wiedzieć, czego szukamy. Słowem, musimy odpowiedzieć na kluczowe pytanie. Co to jest Wersal? Najprostsza odpowiedź brzmi tak. Pałac Wersalski to podparyska rezydencja królów Francji. Barokowa, reprezentująca typ entre-cour-et-jardin, czyli pomiędzy dziedzińcem a ogrodem. Więc jeżeli mamy taki zestaw cech, barokowa, królewska, podmiejska rezydencja pomiędzy dziedzińcem a ogrodem i szukamy czegoś podobnego na terenie Polski, to myślę, że pierwsze skojarzenie może być tylko jedno. Wilanów. Podwarszawska rezydencja Jana III Sobieskiego. No to co? Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaprosić Was na królewski dwór. Główną bramą wchodzimy na dziedziniec Pałacu Jana III w Wilanowie. Możemy go stąd oglądać w całej jego barokowej wspaniałości. A co zobaczylibyśmy, gdybyśmy weszli tu 330 lat temu, za czasów Jana III? Widok byłby podobny, ale byłyby znaczące różnice. Przede wszystkim niecały pałac powstał za panowania króla Jana III. On zbudował tę środkową część w samym sercu pałacu, boczne galerie i wieże. To, co jest przed wieżami, to już dzieło późniejszych właścicieli Wilanowa. Druga rzecz, która odróżnia dzisiejszy wygląd dziedzińca pałacowego od tego, co mógł oglądać Jan III, to kwestia jego podziału. Dzisiaj mamy jeden wielki dziedziniec, na który wchodzimy przez jedną bramę. Za czasów króla Jana były dwa dziedzińce, ten wstępny przeddziedziniec i dziedziniec honorowy, oddzielone od siebie były drugim ogrodzeniem i drugą bramą, więc mieliśmy taką gradację wejść. Najpierw przechodziliśmy przez pierwszą bramę na dziedziniec wstępny, przeddziedziniec, potem był drugi płot, przez drugą bramę wchodziliśmy już na dziedziniec honorowy bezpośrednio przed królewską rezydencją. Dokładnie w ten sam sposób kwestia dziedzińców była rozwiązana w pałacu Ludwika XIV w Wersalu. Tam także mieliśmy sekwencję bram i przestrzeni, która prowadziła nas takimi kolejnymi kręgami wtajemniczenia przed królewskie oblicze. Tego gazonu, tego dużego trawnika, który dzisiaj możemy tu oglądać, za czasów króla Jana tutaj nie było. No to wyobraźmy sobie, że jest koniec XVII wieku, my jesteśmy w Wilanowie i mamy spotkać się zaraz z królem Janem. Chodźmy na dziedziniec honorowy przed jego pałacem. Kiedy zbliżamy się do pałacu, to on zaczyna nam opowiadać o swoim królewskim lokatorze. Na ścianach pojawiają się płaskorzeźby, na których przedstawiono najważniejsze wydarzenia z życia Jana Sobieskiego. Takie jak bitwa pod Chocimiem, elekcja na króla, wjazd na koronację, bitwa pod Wiedniem, czyli słynna Wiktoria Wiedeńska, czy bitwa pod Parkanami. Można powiedzieć, że to wizualne wyliczenie osiągnięć monarchy ma stanowić w oczach ludzi, którzy mogli tu przychodzić, zapowiedź przyszłych osiągnięć, przyszłych triumfów. Zapowiedź tego, że człowiek, który już tyle osiągnął, także Rzeczpospolitą swoim panowaniem doprowadzi do wspaniałości i do triumfu. Ale jest jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz. Na samej górze mamy kulę słoneczną, od której biją złote promienie i odbijają się w pewnym sensie na tarczach, które są po bokach i które trzymają putta, czyli takie małe aniołki. Po bokach tej kuli słonecznej mamy napis Refulsit sol in clypeis, czyli rozbłysło słońce na tarczach. To jest cytat z Księgi Machabeuszy. Co to znaczy? Dlaczego ta kula słoneczna tam się pojawia? Skąd ten napis? O co chodzi z tymi tarczami? Tarcza
w Wilanowie nie oznacza tylko elementu oręża, czegoś niezbędnego do wojaczki, która przecież nie była Janowi III obca. Tarcza oznacza osobę władcy. A to dlatego, że tarcza pojawia się w herbie Janina, czyli w herbie Sobieskich, który przedstawia właśnie w tarczy herbowej, w polu herbowym tarczę. Więc za każdym razem, kiedy zobaczymy w Wilanowie tarczę, to musimy wiedzieć, że chodzi właśnie bezpośrednio o osobę królewską. Co zatem znaczy cała ta konstrukcja ideowa złożona z tych putt, z tych tarcz, z tego napisu, z tego słońca i z tych promieni? To słońce rozbłysło na tarczach i za pośrednictwem tych tarcz, a zatem za pośrednictwem osoby króla może oświetlić całą Rzeczpospolitą. Osoba króla Jana III jest niezbędna do tego, aby Rzeczpospolita mogła lśnić. Jest jeszcze jedna ciekawostka, której dzisiaj już możemy nie zauważyć, ponieważ, tak jak wspominałem, pałac był przebudowywany, nawet za czasów Jana III był rozbudowywany. Pod tym słońcem znajdował się posąg Minerwy, symbolizującej królewską mądrość. Co to zatem znaczy w tym kontekście? Że ten królewski, słoneczny blask, on wynika nie tylko z osiągnięć militarnych, ale także z mądrości. Że drogą do światłości Rzeczpospolitej jest siła wojskowa, ale także mądrość i roztropność władcy. Przeszliśmy na drugą stronę pałacu i mamy co? Ogród. Więc jak sami widzicie, ta nazwa tego typu rezydencji, Entre-Cours-et-Jardin, pomiędzy dziedzińcem a ogrodem, jest bardzo konkretna, żeby nie powiedzieć dosłowna. I wskazuje nie tylko, jakie elementy wchodzą w skład takiej rezydencji, ale także ich wzajemne ułożenie. Że mamy pałac, po jednej stronie dziedziniec, po drugiej stronie ogród. No to co, podsumujmy sobie. Udało nam się bez specjalnych poszukiwań znaleźć królewski pałac położony pod miastem, chociaż dzisiaj już w granicach administracyjnych Warszawy, no i reprezentujący barokowy typ Entre-Cours-et-Jardin, pomiędzy dziedzińcem a ogrodem. Czyli co, odtrąbiamy sukces, niczym Jan III po Wiktorii Wiedeńskiej? Mamy ten nasz polski Wersal i polskim Wersalem, polskim odpowiednikiem pałacu Ludwika XIV pod Paryżem jest właśnie Wilanów Jana III Sobieskiego? No mam co do tego pewne wątpliwości. Przede wszystkim dlatego, że Wersal to nie tylko rezydencja, nie tylko pałac. Ludwik XIV nie rozbudował pałacyku myśliwskiego swojego ojca Ludwika XIII, bo nie miał gdzie mieszkać, bo potrzebował pomieszczeń, żeby pomieścić swoją rodzinę. Wersal Ludwika XIV to chyba przede wszystkim koncepcja polityczna, a nie tylko architektoniczna. Chodziło o to, aby wznieść pałac tak wielki, żeby pokazać wszystkim, jakie możliwości ma ten król, Ludwik XIV, król Słońce, ale także, żeby scentralizować państwo i to w sposób dosłowny, ściągnąć wszystkich, którzy cokolwiek znaczyli, wszystkich możnych i zmusić ich do tego, żeby mieszkali na jego dworze i żeby ich jedynym zajęciem było nie spiskowanie przeciwko królowi, ale odbijanie blasków roztaczanych przez króla Słońce, uświetnianie dworskich uroczystości, sprawianie, żeby nikt nie miał wątpliwości, że król Ludwik XIV jest wybitnym władcą, wielkim człowiekiem, który żelazną ręką rządzi całym państwem i całym swoim ludem. Nic więc dziwnego, że Wersal to budowla gigantyczna, mogąca pomieścić tysiące osób, które mieszkały u boku Ludwika XIV, dużo, dużo, dużo większa niż Wilanów Jana III Sobieskiego. Bo w Rzeczypospolitej Obojga Narodów sytuacja polityczna była zupełnie inna. Ludwik XIV to monarcha dziedziczny i monarcha absolutny, a władcy Rzeczypospolitej Obojga Narodów pochodzili z wyboru, byli wybierani przez szlachtę w wolnej elekcji, nie byli dziedziczni, a ich władza królewska i wielkoksiążęca była znacząco ograniczona przywilejami szlachty. A zatem Wilanów Jana III miał zupełnie inną funkcję niż Wersal Ludwika XIV. Wersal był gigantycznym pałacem, centralnym ośrodkiem władzy politycznej, a Wilanów to raczej podmiejska willa, w której można miło spędzać czas, na przykład w ogrodzie na łonie natury. I ten willowy, podmiejski, kameralny, wręcz dworkowy charakter architektury Wilanowa jest świetnie widoczny właśnie od strony ogrodów. Widać nawet zachowane alkierze, które są pozostałością pierwszej fazy budowy Wilanowa przez Jana III, kiedy nie był to jeszcze królewski pałac, a raczej po prostu duży szlachecki dwór. Thank you.
Więc jeżeli chcemy znaleźć polski Wersal, to musimy jeszcze trochę poszukać. Na szczęście jest w Polsce pałac zbudowany z takim rozmachem, tak wielki, olśniewający, wspaniały, że od dawna bywa nazywany polskim Wersalem, Wersalem Północy albo Wersalem Podlaskim. Co prawda nie jest to rezydencja królewska, ale być może niewiele brakowało. Naszym kolejnym bohaterem jest Pałac Branickich w Białymstoku. Do Białegostoku pojedziemy w prawdziwie królewskim stylu, nowym Mercedesem klasy S. A czy król Jan III, gdyby żył dzisiaj, jeździłby S-klasą? Być może. Współcześnie wiele głów państw, w tym głów koronowanych, jeździ właśnie tym modelem. No dobra, ruszajmy w drogę. Hej, Mercedes! Tak, proszę. Nawiguj do Pałacu Branickich w Białymstoku. Pokażę ci drogę. Nasze spotkanie z Pałacem Branickich w Białymstoku zaczynamy od ważnego pytania. Co w pałacu typu pomiędzy dziedzińcem a ogrodem łączy dziedziniec, pałac i ogród? Oś. Oś kompozycyjna to jedno z najważniejszych pojęć w architekturze i urbanistyce. To niewidzialna linia, na której mogą pojawić się jakieś przestrzenie, jakieś budowle. W Wersalu oś, na której są dziedzińce, jest pałac, jest ogród, ma około 8 km długości. Tutaj w Pałacu Branickich w Białymstoku zachowana do naszych czasów barokowa oś ma około kilometra. Co się na niej pojawia? Jeszcze daleko przed pałacem, wyciągnięta jakby w miasto, ta linia pokrywa się z dzisiejszą ulicą Pałacową. To jest przedpole pałacu. Potem mamy pierwszą bramę, która prowadzi na dziedziniec wstępny, albo inaczej przeddziedziniec, na którym teraz się znajdujemy. Później pojawia się druga brama na tej samej linii, na tej samej osi kompozycyjnej, przez którą przechodzimy na właściwy, honorowy dziedziniec przed samym pałacem. Oś trafia w sam środek pałacu, w drzwi wejściowe, przechodzi na jego wylot i wyskakuje po drugiej stronie w ogrodach. Dalej przechodzi przez całe ogrody i wychodzi kolejną bramą gdzieś w przestrzeń. Kiedyś tam były pola i można powiedzieć, że ta oś mogła być kontynuowana kilometrami hen daleko w krajobraz. Barokowe ogrody, które zawsze towarzyszą barokowej rezydencji, tutaj w Białymstoku kilka lat temu odrestaurowano, odtworzono ich barokowy charakter, także teraz lśnią wspaniałym XVIII-wiecznym blaskiem. Już się nie mogę doczekać, aby je Wam pokazać. Chodźmy. W drodze do ogrodów przechodzimy przez dziedziniec honorowy pałacu. Na wprost mamy jego korpus główny, z prawej i z lewej strony dziedzińca są długie skrzydła boczne. Swój dzisiejszy kształt pałac otrzymał w wyniku przebudowy wcześniejszej budowli. Te zakrojone na wielką skalę prace były prowadzone na zlecenie Jana Klemensa Branickiego. W ich efekcie powstała rezydencja, która dorównywała wielkością i przepychem siedzibom królów. No to jesteśmy w ogrodzie. Pierwsza rzecz, którą warto wiedzieć, jest taka, że zieleń, ogrody w takich wielkich założeniach parkowo-pałacowych to nie jest tylko uzupełnienie, oprawa, dodatek do pałacu, ale pełnoprawna część kompozycji. Można powiedzieć, że ogród w takiej wielkiej barokowej rezydencji jest przedłużeniem reprezentacyjnych komnat w pałacu, a więc musi również charakteryzować się splendorem, przepychem i wyrafinowanym pięknem. No właśnie, to jakie cechy barokowej sztuki ogrodowej możemy zobaczyć już w tej chwili, zaraz po wyjściu z pałacu. No, wyszliśmy przez drzwi od strony ogrodowej i nie ma tu jakiejś bujnej roślinności, nie ma dywanów kwiatowych, nie ma wysokich drzew i krzewów. Jest ubita ziemia, po prostu taki żwirek. Ponieważ w takiej sztuce ogrodowej, właśnie barokowej, francuskiej sztuce ogrodowej, zieleń także podlega pewnej hierarchii. Im bliżej pałacu, tym zieleni jest mniej i tym jest ona niższa. Im bardziej będziemy się oddalać od pałacu, tym zieleń jest wyższa, jest jej więcej, ale to nie znaczy, że może rosnąć tak jak chce. Zieleń w barokowej sztuce ogrodowej jest podporządkowana woli człowieka, woli ogrodnika i oczywiście woli magnata, woli monarchy. Można powiedzieć, że to jest symbol tego, jak człowiek jednym skinieniem, jednym gestem, jednym rozkazem może powiedzieć, żeby ludzie coś robili,
jego poddani, ale także może nakazać roślinom rosnąć tak, jak życzy sobie tego król, magnat, arystokrata. Jak widzimy, chwilę dalej, kilka kroków dalej, pojawia się pierwsza zieleń. No właśnie, geometrycznie, ornamentalnie przycięte bukszpany, a pomiędzy nimi żwirek w różnych kolorach. To jest niczym taki obraz malowany na ziemi, nie farbami, ale różnymi kolorami żwiru i różnymi roślinami. Pomiędzy tymi parterami ogrodowymi pojawiają się rzeźby, wazy, jakieś elementy małej architektury, jak tamten pawilon, który gdzieś tam miga w tle. Taki ogrodowy, ażurowy właśnie pawilon altana, woliera. Dookoła tej najniższej części, tego ogrodowego salonu, pojawia się już zieleń wysoka. Do dzisiaj ona nie jest zachowana tak, jak wyglądała w czasach Jana Klemensa Branickiego, ale widzimy no właśnie, że za tym żywopłotem grabowym mamy dużo wyższe rośliny. One kiedyś, te dużo wyższe drzewa, także były przycięte w takie geometryczne formy. Można powiedzieć, że to były takie wysokie, zielone ściany. To były boskiety, czyli właśnie takie gaje geometrycznie przycięte i wewnątrz nich pojawiały się różne ogrodowe gabinety. Czyli właśnie niczym komnaty w pałacu, ale wśród zieleni. Tam też można było urządzić ucztę, tam też można było na przykład zaprosić artystów i obejrzeć przedstawienie teatralne albo pokaz sztucznych ogni. Architektem, który właściwie samodzielnie, jednoosobowo stworzył cały styl francuskiej barokowej sztuki ogrodowej, był André Le Nôtre. Architekt krajobrazu, który bardzo długo, długie lata pracował dla Ludwika XIV w Wersalu, a także dla francuskich arystokratów, tworząc dla nich ogrody i parki pałacowe. Jego wpływ na to, co Europejczykom XVII i XVIII wieku podobało się w architekturze krajobrazu, podobało się w ogrodach, jest właściwie niezmierzony. Tak jak każdy chciał mieć pałac taki jak Wersal, tak samo każdy magnat, król i arystokrata chciał mieć ogrody, takie jak ogrody, które projektował André Le Nôtre i doskonale to tutaj widać. Ten rozmach, te gradacje zieleni, to wszystko, można powiedzieć, jest zainspirowane rozmachem, gradacją i wyrafinowaniem tego wszystkiego, co zaprojektował André Le Nôtre dla Ludwika XIV w Wersalu. Ale oczywiście można zapytać, po co to wszystko? Po co wydawać fortunę na taką wielką rezydencję? Po co płacić wielkie pieniądze za pałac i jeszcze większe za ogrody, które mogą ciągnąć się hektarami czy wręcz kilometrami kwadratowymi wokół właściwej rezydencji, właściwego budynku? No, można powiedzieć, że dla przyjemności. W końcu dzisiaj, tak samo jak 300-350 lat temu, bardzo przyjemnie chodzi się wśród tych ogrodowych alejek albo wśród boskietów. Bardzo fajnie jest pomiędzy drzewami spotkać wiewiórkę. I umówmy się, dzisiaj też są ludzie, którzy wydają duże pieniądze na jakieś przyjemności. Ale dla barokowego magnata, króla, dla barokowego arystokraty taka rezydencja to coś więcej niż mieszkanie i źródło satysfakcji z uprawiania ogródka. To symbol jego władzy, to oznaka jego wpływów, jego możliwości, jego prestiżu. To jest coś, co sprawia, że wszyscy dookoła widzą, że to jest człowiek, który ma wielkie pieniądze, ma wielkie wpływy, jest na bieżąco z nowinkami artystycznymi, ale także, który ma siłę, która pozwala realizować tak wielkie przedsięwzięcia. Bo przecież to nie chodzi tylko o posadzenie roślin. To są dekady pracy, koordynacji niezliczonych specjalistów, niezliczonych budowlańców, osób, które będą kopały choćby takie wgłębniki, w których pojawią się fontanny. Żeby realizować tego typu przedsięwzięcia, trzeba mieć za sobą naprawdę armię ludzi. Trzeba mieć też ambicje. A Jan Klemens Branicki to był człowiek, który miał władzę, miał wpływy. To był człowiek, który odgrywał wielką rolę w polityce I Rzeczypospolitej XVIII wieku. Być może także był człowiekiem, który chciał sięgnąć po największy triumf dla polskiego magnata, czyli po królewską koronę. Ostatecznie, jak wiemy, to się nie udało. Jan Klemens Branicki nie został królem Polski i wielkim księciem litewskim, ale jego szwagrowi już ten sukces udało się osiągnąć. Żoną Jana Klemensa Branickiego była Izabella z Poniatowskich, siostra Stanisława Augusta.
wiemy już, jakie cechy ma barokowa rezydencja typu Entrecours-Jardin. Gdybyśmy chcieli wznieść taki podmiejski pałac godny monarchy albo magnata, to przede wszystkim potrzebowalibyśmy długiej osi. Na tej osi po kolei pojawiłyby się te wszystkie przestrzenie i budowle, które wchodzą w skład takiego wielkiego zespołu rezydencjonalnego. Przedpole, bramy, dziedzińce, pałac, ogrody i park. To są te cechy, które łączą Wersal Ludwika XIV z pałacem w Wilanowie i pałacem Branickich w Białymstoku. Ale oczywiście sam pałac to także wielki temat architektoniczny. Sam pałac w ramach takiego zespołu rezydencjonalnego może być ogromną, skomplikowaną, wieloczłonową budowlą. Tak dokładnie jest w Wersalu. Elewacja ogrodowa Pałacu Wersalskiego ma długość około 580 metrów. Ludwik XIV i jego następcy wznieśli budowlę, która jest niezwykle skomplikowana. Składa się z wielu skrzydeł założonych wokół licznych dziedzińców i z wielu osobnych członów, które służyły różnym reprezentacyjnym funkcjom. Ostatnią częścią Pałacu Wersalskiego zbudowaną za czasów Ludwika XIV na początku XVIII wieku jest pałacowa kaplica. To piąta kaplica, jaką urządził w tym pałacu dla siebie na potrzeby swojego dworu Ludwik XIV. I jest to budowla niezwykła. Gdyby nie była częścią Pałacu Wersalskiego, to pewnie i tak trafiłaby na karty podręczników historii architektury, ponieważ jest tak niesamowitym obiektem, tak wielkim podsumowaniem nie tylko panowania, wielodziesięcioletniego panowania Ludwika XIV, ale i jego szczególnego mecenatu artystycznego, tego szczególnego stylu, który stworzył on w swoich pałacach, w swoich fundacjach, który narzucił całej Francji i trochę także, który narzucił całej Europie. Jest w Polsce pałac, który nie tylko ma wszystkie cechy barokowej rezydencji Entrecours-Jardin, ale także w którego skład wchodzi kaplica zainspirowana kaplicą wersalską Ludwika XIV. Ten pałac jest naszym kolejnym przystankiem. Jedziemy. Pałace, które do tej pory widzieliśmy, pochodzą z tej samej epoki co Wersal. W swoim dzisiejszym kształcie powstały głównie w drugiej połowie XVII i w pierwszej połowie XVIII wieku, czyli są barokowe, tak samo jak Wersal. Jednak koniec baroku wcale nie oznaczał końca wersalskich nawiązań w architekturze. Wiek XIX i początek wieku XX to czasy historyzmu, stylu, w którym architekci starali się inspirować dawnymi budynkami, dawnymi stylami architektonicznymi przy projektowaniu nowych gmachów. Źródłem inspiracji mogło być dla nich gotyckie opactwo, albo antyczna świątynia, albo pewien podparyski barokowy pałac. I dokładnie to zobaczymy zaraz w Pałacu Zamojskich w Kozłówce. To barokowa, XVIII-wieczna rezydencja, ale znacząco przebudowana na przełomie XIX i XX wieku przez Konstantego Zamojskiego. I właśnie z tego czasu pochodzi kaplica pałacowa, zainspirowana kaplicą Ludwika XIV w Wersalu. Przede mną kaplica przy Pałacu Zamojskich w Kozłówce. No i muszę przyznać, że z zewnątrz niespecjalnie przypomina kaplicę w Wersalu. Ale poczekajcie, aż wejdziemy do środka. Świetnie tutaj widać, na czym polegał ten szczególny styl Ludwika XIV. Styl, który bywa nazywany barokowym klasycyzmem. Z jednej strony barokowy przepych, z drugiej pewien bardziej klasyczny chłód. Co uzyskujemy z takiej mieszanki? Moim zdaniem dwa słowa. Monumentalizm i splendor. Styl, który jest bardzo monumentalny, który jest bardzo podniosły, ma swój ciężar gatunkowy, znakomicie nadaje się do odbijania blasków roztaczanych przez króla słońce, Ludwika XIV. Musiało się to Konstantemu Zamojskiemu podobać, skoro zdecydował się wznieść tutaj w Kozłówce kaplicę zainspirowaną właśnie kaplicą wersalską. Jakie konkretnie motywy wersalskie możemy tutaj znaleźć? Przede wszystkim ogólny układ wnętrza, prostokątna, podłużna nawa, zamknięta łukowato od strony ołtarza oraz wertykalne wnętrze,
pionowe linie, które ciągną nasz wzrok ku górze. I ten wertykalny, pionowy charakter tego wnętrza został tutaj w Kozłówce osiągnięty dokładnie tymi samymi środkami architektonicznymi, co w kaplicy pałacowej Ludwika XIV w Wersalu przez Jules'a Hardouin Mansarta, czyli nadwornego architekta Ludwika XIV. Tym chwytem są kolumny. Kolumnada, która flankuje nawę po prawej i po lewej stronie i która sprawia, że to wnętrze właśnie ma ten swój pionowy, ale i monumentalny wydźwięk. To są dokładnie te cechy, na których zależało Ludwikowi XIV, gdy tworzył razem ze swoimi artystami ten styl barokowy klasycyzm. Ta kolumnada, podniosłość, która wiąże się z obstawieniem wnętrza kolumnami, to właśnie ten element klasycyzmu w barokowym klasycyzmie. Ponadto z Wersalu zaczerpnięte są też inne motywy, jak na przykład układ ołtarza czy kształt prospektu organowego. No ale są też istotne różnice. Kaplica Ludwika XIV to właściwie osobna, ogromna budowla, przyczepiona tylko od jednej strony do skrzydła pałacu Ludwika XIV. Oraz jest to wnętrze dwupoziomowe. Kaplica w Kozłówce raczej jest bardziej kameralna i od razu widzimy, że główna nawa ma jedną kondygnację, nie ma empory. Ta różnica wynika przede wszystkim z tego, w jaki sposób Ludwik XIV oraz jego dwór korzystali ze swojej wersalskiej kaplicy. Ona służyła do mszy, w której uczestniczył król. I żeby on mógł w niej uczestniczyć, to miejsce dla niego, loża królewska, została ulokowana nie na parterze, ale na pierwszym piętrze, na poziomie empory, która jest dokładnie na tej samej wysokości, co pierwsze piętro Pałacu Wersalskiego, czyli piano nobile. To piętro, na którym znajdują się wszystkie najważniejsze reprezentacyjne pomieszczenia oraz reprezentacyjne pomieszczenia mieszkalne króla. Tutaj zostało to rozwiązane w zupełnie inny sposób. Wchodzimy z poziomu parteru. Nie ma tutaj loży królewskiej, a więc i to wnętrze zostało, można powiedzieć, zredukowane. Mamy jedną kondygnację, a nie kolumny wsparte na arkadach, tak jak jest to rozwiązane w Wersalu. Jednak gdybym miał wskazać najbardziej wersalskie wnętrze w Polsce, to myślę, że byłaby to właśnie ta niesamowita, monumentalna przestrzeń kaplicy przy Pałacu Zamojskich w Kozłówce. Ale skoro szukamy wnętrz o jakimś wersalskim charakterze, to nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Są w Polsce rezydencje, w których wnętrzach można doszukać się pewnych wersalskich inspiracji, chociaż nie aż tak dosłownych, jak to, co widzimy tutaj dookoła nas. Zostawiam Was jeszcze na chwilę w Kozłówce, nacieszcie oczy tym niesamowitym wnętrzem i za moment widzimy się w kolejnym etapie naszej podróży w poszukiwaniu polskiego Wersalu. Jedziemy teraz niemieckim samochodem w poszukiwaniu polskiego Wersalu, czyli polskiego odpowiednika francuskiego pałacu. Nasz ostatni przystanek to niezwykła rezydencja, o której można powiedzieć, że ma potrójne obywatelstwo. Teraz znajduje się na terenie Polski, ale była siedzibą niemieckich książąt, a w swoim dzisiejszym kształcie powstała według projektu francuskiego architekta. Ta rezydencja to zamek w Pszczynie. Obecnie zamek w Pszczynie to raczej pałac, efektowna rezydencja bez żadnych cech obronnych. Swój dzisiejszy kształt zawdzięcza księciu pszczyńskiemu Janowi Henrykowi XI Hochbergowi. Na jego zlecenie francuski architekt Hippolyte Destailler przebudował tę pamiętającą średniowiecze budowlę w duchu historyzmu, w stylu neobarokowym. Z zewnątrz nawiązał do wczesnego baroku francuskiego, do stylu Ludwika XIII, ojca króla słońca Ludwika XIV. A jak wyglądają wnętrza? Zaraz je zobaczymy.
Nasze kroki kierujemy na pierwsze piętro po pięknych schodach, których układ i oprawa przywodzą na myśl schody królowej w Wersalu. Ale mamy tu jeszcze jedno, bardziej dosłowne wersalskie nawiązanie. Spójrzmy w górę. Takie wyoblenie pomiędzy ścianą a sufitem nazywamy facetą. W fasecie widzimy trzy wielkie owalne otwory. Dokładnie taki wielki owalny otwór w fasecie z oknem, czyli wole oko, znajdziemy w Wersalu w salonie wolego oka. Dlatego, że w Wersalu, w salonie wolego oka są dwa takie otwory. W jednym jest okno, a naprzeciwko w drugim jest lustro. Tutaj, na zamku w Pszczynie, są aż trzy. Między innymi na tym polega ostatnia faza historyzmu, czyli eklektyzm. Na zabawie różnymi motywami, nawiązaniami, cytatami architektonicznymi. Trochę szalonej zabawie, ale bardzo dekoracyjnej. Oprócz kaplicy, najwspanialszym pomieszczeniem, jakie przetrwało w Wersalu z czasów Ludwika XIV do dzisiaj, jest Galeria Zwierciadlana. To w ogóle jedno z najwspanialszych wnętrz barokowych w ogóle, jakie kiedykolwiek powstały. Już same jej wymiary robią wielkie wrażenie. Długość 73 metry, szerokość 13 metrów, wysokość 12,5 metra. Mam tu makietę zachodniej części Pałacu Wersalskiego. To jest tylko niewielki fragment całej długiej elewacji ogrodowej. To nawet nie jest 1/5 długości elewacji ogrodowej Wersalu. Gdybyśmy mieli na makiecie w tej skali zlokalizować kaplicę, o której mówiliśmy wcześniej, to ona by stała gdzieś o tutaj i wystawałaby wysoko ponad obwód murów. Galeria Zwierciadlana zajmuje pokaźną część tego odcinka, stąd dotąd. Od tej strony wchodzi się do niej przez salon wojny, od tej strony przez salon pokoju. Zajrzyjmy do środka. Z punktu widzenia dworskiej, królewskiej polityki najważniejszą rzeczą w Galerii Zwierciadlanej jest to, co dzieje się na sklepieniu. Mamy tu cały cykl obrazów, które wychwalają nieziemskie wręcz osiągnięcia Ludwika XIV w czasie pierwszych 18 lat jego rządów. Jakich to krajów nie pokonał na wojnie, jakich bitew nie wygrał, jakich twierdz nie zdobył. Ale są też pokojowe osiągnięcia. Reformy prawodawstwa, wielkie dzieła hydrotechniczne. Kiedy dworzanie przechadzali się tutaj Galerią Zwierciadlaną, to ponad nimi rozwijała się prawdziwa królewska propaganda. Każdy musiał mieć świadomość, że Ludwik XIV to wielki władca. W samym środku tej kompozycji, w sercu Galerii Zwierciadlanej, o tutaj, znajduje się jego monumentalny portret. Król siedzi na tronie i obraz ten jest podpisany. Król rządzi samodzielnie. O tak, i to żelazną ręką. Ale to nie tym obrazom pędzla Charlesa Lebrun Galeria Zwierciadlana zawdzięcza swoją nazwę, ale zwierciadłom, lustrom. Naprzeciwko każdego z 17 okien jest nisza wypełniona lustrami. Łącznie jest ich 357. I one także są deklaracją polityczną, ponieważ powstały we Francji. W ten sposób Ludwik XIV rzucił wyzwanie Wenecji, która wcześniej miała właściwie monopol na produkcję luster w Europie. Te lustra mają niesamowite działanie. Dają niesamowity efekt, wciągają widok zza okien do środka. Można powiedzieć, że zapraszają te wielkie połacie ogrodów, które rozciągają się za oknami, do wnętrza Galerii Zwierciadlanej. A wieczorem odbija się w nich blask świec i migotanie klejnotów, które były wszyte w stroje dworzan. Ale dlaczego o tym wszystkim opowiadam tutaj, na zamku w Pszczynie? Ponieważ Jan Henryk XI Hochberg także zapragnął mieć zniewalające lustra. Także chciał mieć salę, w której lustra będą rzucały wszystkich na kolano. I oto jest sala lustrzana. Obszerne, wysokie pomieszczenie doświetlone trzema wielkimi oknami. Naprzeciwko okien mamy nisze, w których znajdują się wejścia oraz otwory galerii drugiego piętra. Prawdziwą gwiazdą tej sali, jak sama nazwa wskazuje, są lustra. Są umieszczone na krótszych ścianach w dwóch kompozycjach i ich główne tafle mają po około 14 metrów kwadratowych powierzchni. Dzięki temu, że są naprzeciwko siebie, to tworzą taką sekwencję odbić, niekończącą się perspektywę. Tak samo jak 200 lat wcześniej w Wersalu, tak i tutaj w zamku w Pszczynie, te lustra to popis bogactwa, pokaz statusu. Ich zakup we Francji i przywiezienie do Pszczyny musiało kosztować fortunę.
Nawet dzisiaj lustro takiej powierzchni robiłoby wielkie wrażenie, byłoby je trudno zamówić i zamontowanie ich w budynku byłoby sporym zadaniem logistycznym. A to działo się 150 lat temu, w drugiej połowie XIX wieku. Przyjrzyjmy się obramieniom tych luster. Te wielkie tafle luster są otoczone małymi lusterkami osadzonymi w takiej kratce, którą pewnie widzicie nad moją głową. Taka kratka, taki ornament w formie kratki nazywa się kratka regencyjna. I to także jest nawiązanie do francuskiego baroku, ale już nie do czasów Ludwika XIV, tylko do okresu panowania jego następcy i prawnuka Ludwika XV. Kratka regencyjna to charakterystyczny ornament dla stylu regencji, czyli pierwszej fazy rokoka, czyli właśnie stylu Ludwika XV. Skąd ta nazwa? Kratka regencyjna, styl regencji, okres regencji? Kiedy Ludwik XV odziedziczył tron, miał zaledwie 5,5 roczku, więc w jego imieniu rządy musiał sprawować ktoś inny. Tym kimś innym był Filip, książę Orleanu. Został więc regentem w imieniu króla Ludwika XV. I od tego regenta mamy okres regencji, styl regencji i kratkę regencyjną. Architekt Hippolyte Destaillère urządził tutaj prawdziwy przegląd, panoramę kolejnych faz francuskiego baroku. Z zewnątrz mamy nawiązanie do czasów Ludwika XIII, wczesny barok francuski. Klatka schodowa przywodzi na myśl monumentalny barokowy klasycyzm, czyli styl Ludwika XIV. Zaś sala lustrzana to już wariacja na temat stylu regencji i rokoka, czyli czasów Ludwika XV. Może zakręcić się w głowie. Czy nie kończymy naszą architektoniczno-historyczną podróż? Czy udało nam się znaleźć polski Wersal? I tak, i nie. Owszem, widzieliśmy trzy pałace typu Entrecours-Jardin, czyli reprezentujące ten sam typ, co pałac Ludwika XIV w Wersalu. Ale nie ma co ukrywać. Były to obiekty zdecydowanie mniejsze i o zupełnie innym charakterze niż monumentalna, gigantyczna rezydencja królów Francji pod Paryżem. W Kozłówce widzieliśmy kaplicę zainspirowaną kaplicą Ludwika XIV w Wersalu, ale ten obiekt także został przyjęty jako inspiracja, ale przetworzony do potrzeb i do oczekiwań swoich fundatorów. A one były inne niż potrzeby królewskiego dworu na początku XVIII wieku. Tutaj w Pszczynie widzieliśmy salę lustrzaną. Salę, której głównym akcentem wizualnym są gigantyczne lustra. A więc podobnie jak w galerii zwierciadlanej w Wersalu. No tylko, że Wersalska Galeria Zwierciadlana to pomieszczenie o zupełnie innych proporcjach i środki, które zostały tam użyte do tego, aby oddziaływać na widza, oddziaływać na ludzi, którzy do niej wejdą, są zupełnie inne niż te, które zostały użyte tutaj w sali lustrzanej w Pszczynie. A może nasze poszukiwania polskiego Wersalu od początku trochę nie miały sensu? Może szukanie Wersalu północy i południa, Wersalu wschodu i zachodu, Wersalu Anglii, Hiszpanii i Niemiec to zawsze jest droga donikąd? W końcu te cztery rezydencje, które zobaczyliśmy dzisiaj, są wartościowe nie dlatego, że są jakąś imitacją Wersalu, że można w nich znaleźć cechy tej podparyskiej rezydencji, ale są wartościowe swoimi wartościami. Są piękne swoim unikalnym pięknem. Mają swoją wyjątkową historię, za które warto je cenić. Słowem, są wartościowe dlatego, że są pałacem w Wilanowie, pałacem w Białymstoku, pałacem w Kozłówce i zamkiem w Pszczynie, a nie polskim Wersalem. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Natalii i mi jest niezwykle miło, że spędziliście ostatnie kwadranse w naszym towarzystwie i w towarzystwie tych pięknych rezydencji, tych oszałamiających pałaców. Chciałbym także serdecznie podziękować sponsorowi tego filmu, Mercedes-Benz Polska, bez którego realizacja tego najbardziej skomplikowanego logistycznie filmu na naszym kanale nie byłaby możliwa, a dzięki któremu mogliśmy przemierzać Polskę w poszukiwaniu pięknych pałaców w iście królewskim stylu. Dziękuję także wszystkim instytucjom za zgody na zdjęcia i jeszcze raz dziękuję Wam za wspólne przeżycie historyczno-architektonicznej przygody. Do zobaczenia.